Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku z cyklu Monitor Czarneckiego. Bruksela, siedziba Europarlamentu, pierwsze godziny pracy w nowym tygodniu. W tym tygodniu chyba z mojego punktu widzenia jako historyka najważniejsza będzie wizyta prezydium Parlamentu Europejskiego z moim udziałem, udziałem oczywiście przewodniczącego Martina Schulza w Domu Historii Europy. No, mam nadzieję, że ten dom, to Muzeum Europejskiej Historii będzie muzeum, w którym nie tylko historia Europy Zachodniej będzie przedstawiona, ale także naszego regionu, Starego Kontynentu i naszej ojczyzny. W pracach specjalnej rady składających historyków, która przygotowała ekspozycję, brało udział dwóch Polaków, w tym były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Wojciech Roszkowski, znany jeszcze z czasów stanu wojennego jako autor podziemnych wydawnictw o polskiej historii, tutaj pisał pod pseudonimem Andrzej Albert. Pan profesor Roszkowski naniósł szereg korekt, poprawek do właśnie koncepcji tegoż Domu Historii Europy. Te poprawki zostały, jak twierdzi, w znacznej mierze uwzględnione. No, tylko pytanie, jaki będzie ten ostateczny efekt? Czekam na to, na tą środową wizytę, nie ukrywam, z pewnymi obawami, ponieważ w ostatnich latach mieliśmy bardzo wiele przykładów, gdy historię Polski, historię naszego regionu Europy po prostu po chamsku fałszowano, gdy naszemu narodowi przypisywano różne niepopełnione grzechy czy nawet zbrodnie. Robienie z Polaków antysemitów, czy współprawców Holokaustu, czy wspólników Niemców w czasie II wojny światowej, to dość niestety powszechna praktyka. No, jestem ciekaw, jak też będzie przebiegało w tym Domu Historii Europy rozliczenie z komuną, z komunizmem. A na te pytania już niedługo poznam odpowiedź, ale poza tą wizytą w Domu Historii Europy dla mnie będzie najważniejszą rzeczą w tym tygodniu coś, co nie jest związane z Unią Europejską, z Parlamentem Europejskim, mianowicie moja wizyta w Waszyngtonie, którą rozpoczynam tuż po wizycie wraz z przewodniczącym Schulzem w Domu Historii Europy. A w Waszyngtonie odbywać się będzie CPAC, czyli coroczna Conservative Political Action Conference, organizowana przez republikanów, czy prawie skrzydło republikanów. Ma tam przemawiać, no, pewnie już wtedy realny, choć jeszcze nie formalnie nominowany, kandydat republikanów na prezydenta Donald Trump. Zobaczymy, czy rzeczywiście po super wtorku to on będzie już tym zdecydowanym faworytem. Natomiast na pewno ta konferencja, która jest zawsze urządzana w Waszyngtonie na początku roku, zwykle w lutym, no teraz ze względu na prawe wybory na początku marca, będzie czymś niesłychanie istotnym, nie tylko w amerykańskim kontekście, ponieważ ktoś w Ameryce kicha, a my mamy w Europie, także w Polsce, od razu zapalenie płuc. Stąd też wpływ amerykańskiej polityki na nasz kontynent jest oczywiście przemożny. Dziękuję, to tyle w ramach Monitora Czarneckiego. Zapraszam za tydzień, wtedy już ze Strasburga, bo będziemy mieć trzecią w tym roku sesję w Strasburgu.